Sędzia z Francji, Robert Gier, za chwilę się ukaże w tunelu, a ja podam Państwu składy reprezentacji Holandii. Na liniach Michot i René Villani, trójka sędziów z Francji. Reprezentacja Holandii gra w następującym składzie. W bramce Piet Schreiber z Ajax. Numer 2, boczny obrońca z prawej strony, Hoek Stevens z PSV. Dalej numer 3, Ernie Brandt z Ajax. Numer 4, Hovenkamp, AZ67. Numer 5, Ruud Krol, wspaniały piłkarz Ajaxu. Numer 6, Wim Jansen, Feyenoord. Numer 7, Jan Peters, AZ67, numer 8, Willy van der Kerkhoff z PSV, znany nam dobrze. I za chwilę zobaczą Państwo jeszcze trzech piłkarzy. Proszę bardzo. Z numerem 9, Kees Kiss, rewelacyjny strzelec z AZ67 Alkmaar, René van der Kerkhoff PSV i numer 11, Robi Rensenbrink, grający aktualnie w belgijskim Anderlechcie. Na ekranach Państwa arbiter główny w środku, Robert Wirt, 37-letni arbiter, który od 16 lat prowadzi spotkania, 9 lat jest międzynarodowym sędzią, ponad 800 zawodów, uczestniczył w Mistrzostwach Świata w Argentynie. Prowadził tam m.in. mecze Austria, Brazylia i Peru, Argentyna. Oto arbiter główny spotkania, bardzo trudnego, ważnego dla Polaków i bardzo ważnego także dla reprezentacji Holandii. Hymny. Niepowtarzalny chór, proszę Państwa.
Atmosfera wielkiego meczu w loży honorowej. Członek Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Rady Ministrów towarzysz Piotr Jaroszewicz. Także członek Biura Politycznego, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach Zdzisław Grudzień. Przypomnę, grupa czwarta, Holandia, 4 punkty, same zwycięstwa. 4 gry, 8 punktów, same zwycięstwa, bramki 12-1. Polska, 3 gry, 4 punkty, bramki 5-2. NRD, 3 gry i taki sam dorobek punktów w bramkach 5-5. A więc te trzy drużyny nadają ton walce. Szwajcaria nie zdobyła punktu, podobnie jak Islandia. Losowanie stron. Po lewej stronie kapitan naszej drużyny narodowej, Antoni Szymanowski, prowadzący po raz 11 biało-czerwonych do boju. Gra po raz 80. Z prawej strony oczywiście Ruud Krol. 64. występ tego wyśmienitego piłkarza, który proszę Państwa, no, wyrównuje rekord występów w reprezentacji Holandii. Od 1938 roku należał on do Puka van Helle. W tej chwili wyrównany rekord przez Ruuda Krola. Liczy 30 lat. Wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze przez wiele lat grał w drużynie narodowej. Proszę Państwa, z numerem 8 Willy van der Kerkhof. Przypomnę, jest to 7. mecz w historii spotkań Polska-Holandia od 1968 roku. 2 zwycięstwa Polaków, 2 remisy i 2 porażki. Bramki 7-7. To też o czymś mówi. No i proszę Państwa, za chwilę rozpoczynamy. Drużyna Polska po prawej stronie. Napięcie na trybunach rośnie. Tych tradycyjnych trzykrotnych hip hip hura na cześć biało-czerwonych było co niemiara. Przygotowani w środku ogaza sędzia pan Wirt. I proszę Państwa, eliminacyjny mecz Mistrzostw Europy rozpoczynają biało-czerwoni z środka boiska. Zbigniew Boniek, Roman Ogaza, po lewej stronie Stanisław Terlecki, a tam po przeciwnej stronie Grzegorz Lata. Nie trudno, proszę Państwa, przypuszczać, że Holendrzy, wyśmienici piłkarze, będą bronili się przed tym szturmem non-stop Polaków, no ale tak zapowiadali wszyscy. Natrzemy, będziemy się starali złapać właściwy rytm i właściwe tempo. Antoni Szymanowski gra dziś jako libero, jako ten ostatni zawodnik, no ale tacy zawodnicy jak Szymanowski, posiadający dobrą technikę, dobry przegląd sytuacji, są szalenie pożyteczni. Rozpoczęła się walka, Grzegorz Lato, blisko pole karne i pierwszy kontakt bramkarza holenderskiego z piłką, blisko niego Grzegorz Lato. Holendrzy na razie w przodzie mają dwóch zawodników, właściwie jednego. Kerkhof tam, trudno mówić, który starszy, bo obaj bliźniacy. Grzegorz Lato. Ogaza. Śliski teren, mówiłem o tym deszczu. Grzegorz Lato, wysokość pola karnego. Jeszcze raz Lato. Strzał, odbita piłka, dośrodkowanie. I proszę Państwa, Terlecki wchodzi przed pole karne. Boniek, blisko pole karne, zablokowany. Łaszewski. Natarliśmy, w przodzie Holendrzy mają dwóch zawodników. Lato. Rzut rożny dla zespołu polskiego. Leszek Lipka wywalczył ten rzut rożny. Zbliża się pod chorągiewkę, ale zostawia piłkę Stanisław Terlecki. Lato. Doniek. Ogaza, Żmuda, Nawałka, Płaszewski, wysoka piłka, bramkarz pięści. Mimo że nikt tam nie siedział mu na plecach, nikt go nie atakował. I rozpoczyna z lewej strony Hovenkamp.
Piękna walka w górze teraz. Holendrzy przy piłce. Atakowany Keskis, głęboko cofnięty. Atak na wałki. Rzut wolny dla Holendrów. Kroll, długie podanie na lewą stronę. Do Rene van der Kerchhoffa, gra on z dziesiątką, przypomnę. No i tutaj właśnie, tu jest ten punkt, proszę Państwa, tu jest to pole, mam na myśli środek boiska, kto te pole opanuje, w nim widzę zwycięzcę. Kapitan naszej drużyny, Antoni Szymanowski. Władysław Żmuda, nękany od dłuższego czasu kontuzjami. Nawałka i teraz wchodzi z lewej strony. Willy van der Kerkhoff, narożnik pola karnego. Wraca Boniek, Zygmunt Kukla. Boniek blisko. Z lewej strony Płaszewski, po prawej stronie przesuwamy się teraz wolno. Dużo biało-czerwonych sylwetek, a więc tempo dobre, rytm dobry, Terlecki, przy nim Stevens. Tutaj była ciekawa sytuacja, do końca byliśmy przekonani, że zagra znakomicie grający na Mistrzostwach Świata Portfleet, ale jednak Jan Zwaar-Kruijs, trener reprezentacji Holandii, dał szansę Stevensowi. Debiutował w tym roku. Rzut rożny. Drugi rzut rożny, mimo że dopiero spotkanie rozpoczęło się. Czwarta minuta. Płaszewski, i przeszkodził trochę sędzia. Płaszewski i już tutaj Holendrzy przeszli pięcioma, sześcioma zawodnikami do przodu, próbując zostawić na offside, a więc na spalonym zespół Polski. Holendrzy opracowali ten manewr do perfekcji i oczywiście nasi zawodnicy muszą się z tym liczyć. Bywały przypadki, że niekiedy dwóch, trzech zawodników zostawiają pomarańczowi w momencie, kiedy z piłką próbują przedostać się pod pole karne ich bramkarza. Żmuda, Kist. Nie trudno go będzie rozróżnić. Długie włosy, wyśmienity piłkarz, wspaniały strzelec. Boniek, Ogaza, gwizdek sędziego, popychany z tyłu w momencie, kiedy walczył o piłkę w powietrzu. Rzut wolny. Boniek, blisko Terlecki, z lewej strony Nawałka. Wracają Holendrzy, w przodzie nie ma żadnego zawodnika, cała drużyna. Boniek, po ziemi, obok Słupka. No Boniek uderzał w ten sposób, aby stworzyć sytuację ewentualnie dla któregoś z kolegów na zmianę kierunku tej piłki. Długie wybicie na prawą stronę. Rene van der Kerkhoff. Trójkąt teraz próbowali Holendrzy wziąć trzech naszych piłkarzy. Stevens. I już wchodzi teraz do akcji Ruud Krol. Piękne zagranie na lewą stronę. Pomocnik Peters. Blisko niego skrzydłowy. Ślisk, barka Dziuby. Piłka poza boiskiem. Robi Renzenbring, oznaczony numerem 11. Wrzuca piłkę Kist. Szanują piłkę Holendrzy, proszę zwrócić uwagę, każde ich podanie przemyślane, każde ich podanie z jakąś koncepcją. Wszedł tam do przodu Jan Peters, strata piłki Holendrów, ale tylko na moment, już są znów w posiadaniu. Kist, Peters, środek boiska, jeszcze raz Kist, jeszcze raz Peters, dobra kombinacja. Zatrzymujemy jednak atak i chyba Żmuda zagra na prawą stronę, tak jest. Lipka, Boniek. Piękne przejście Bońka, ale uciekła piłka. Jest poza boiskiem. Adam Nawałka. Piłkarz, który zwykł wypełniać różnego rodzaju szalenie odpowiedzialne role. Dzisiaj patrzę w środku boiska, no jest dosyć wolny, to znaczy nie ma tutaj jakiegoś przydziału, chociaż zdaje się, że ograniczać on będzie ruchy Ruuda Krola w momencie, kiedy by się znalazł z piłką w środku boiska. Zobaczymy.
Na razie żadna z drużyn nie odkryła kart, tak bym to określił. Asekuracja Holendrów po utracie piłki, co jest dla nich już tradycyjne. Wracają całą drużyną pod własne pole karne. Wrzucamy piłkę. Dziuba tam się szykował. Boniek. Lipka. Piłka poza boiskiem, rzucać będą Polacy. Jeszcze raz Dziuba. Do Ogazy. Holendrzy spokojnie, pięknie wyprowadzili tą piłkę z własnego pola karnego, ale znakomite zagranie Antoniego Szymanowskiego. Idziemy teraz prawą stroną. Przyspieszenie, wysoko z pola karnego. Czekamy na dośrodkowanie. Boniek, odbita piłka przez Holendra i trzeci rzut rożny dla biało-czerwonych. Tym razem Zbigniew Boniek będzie próbował szczęścia. Podchodzi pod pole karne Władysław Żmuda, co wyżsi zawodnicy, oczywiście Ogaza, Nawałka, Kis przy Nawałce, lewa noga, podkręcona piłka, jeszcze jeden rzut rożny. Dobrze to zrobił Boniek. Kolosalne zamieszanie było na polu karnym drużyny holenderskiej. Jeszcze raz. Z tym, że pod pole karne zbliżył się Lipka. Wysoka tym razem piłka, dwie główki naraz. Tuż koło słupka. Terlecki. I rozpoczynają Holendrzy. Lewa strona, Hovenkamp. Piękne zagranie Marka Dziuby. No nikt się nie zorientował. Pragnę przypomnieć, że właściwie teoretycznie Holendrzy mogą walczyć tu o wynik remisowy, co w zupełności wystarczyłoby im przy końcowym obrachunku tabeli grupy czwartej eliminacyjnej spotkań o Mistrzostwo Europy. Łaszewski. Po prawej stronie Żmuda, z lewej strony Szymanowski. Szymanowski jako libero, a więc zawodnik, który ma dosyć sporo swobody. Przechodzi na lewo, szuka tego wolnego miejsca. Na początku powiem, co zapewne, na to zresztą Państwo zapewne zwrócą uwagę, że przy dzisiejszym futbolu, kiedy to krycie jest strasznie dokładne, kiedy jest ta asekuracja wielka, Holendrzy przeszli teraz prawą stroną, to był René van der Kerkhove. No, wykorzystanie zawodnika, jego umiejętności technicznych, szybkości jako tego jednego z niewielu wolnych, bo idącego od własnego pola karnego, to jest szalone zaskoczenie dla przeciwnika. Tak przecież ten system między innymi wprowadzili do gry, można powiedzieć, że po raz pierwszy Holendrzy, mając tak cudownego zawodnika, jakim jest niewątpliwie Ruud Krol. Lato tam szalejący, próbujący przeszkadzać w tej chwili Brandtowi. Piłka poza boiskiem, wrzuca Grzegorz Lato. Mała obrona bramkarza holenderskiego. Adam Nawałka próbował zaskoczyć, odległość nie była daleka. Adam Nawałka, Wisła Kraków. I teraz kolejny atak, ale spalony Ogaza. W momentach, kiedy biało-czerwoni podejdą pod linię pola karnego zespołu holenderskiego, proszę zwrócić uwagę, jak szalenie trudno znaleźć pół metra, metr miejsca, aby gdzieś tam przedostać się z tą piłką. No, już nie mówię o swobodzie przy oddawaniu strzału. Tutaj taka sprawa związana z Nawałką to naprawdę unikalna historia. Długi przerzut na lewą stronę. Dał radę jednak prawy obrońca Hovenkamp. Boniek. Ręka w górze. Rozpoczną Holendrzy. René van de Kerkhove. W środku Kist, obok niego Żmuda. Za Żmudą Szymanowski. Wim Jansen. Najniższy w drużynie. Zaledwie 1,68 m. Wychodzimy z pola karnego. Przeszkadzają nam nieprzepisowo Holendrzy. Kis i
Znakomity sędzia francuski rozpoczął od rzutu wolnego. Wymiana piłek, a jednak Holendrzy poszli tam za wymieniającymi piłkę Polakami. Poszło długie podanie, niewątpliwie przy tej skomasowanej, znakomicie grającej obronie drużyny holenderskiej jakieś, powiedzmy, takie długie przerzuty na flanki przede wszystkim, na skrzydła mają rację bytu. Willy van der Kerkhoff. Kist przechodzi do środka. Grają dalej. Jansen atakuje go na Wałka. Oj, niedobrze, ale spalony na szczęście. Jednak tam znalazł lukę pomocnik Holendrów i zatrudnił René van der Kerkhoffa. Oto on na ekranach, a miejsca miał niedużo. Wykorzystał start do piłki świetny. Muszą baczną uwagę zwracać na skrzydłowego Holandii nasi zawodnicy, no zwłaszcza Zbigniew Kłaszewski występujący na lewej obronie. Na Wałka. Terlecki. Peters. Kist. Świetna akcja Holendrów. Peters idzie prawą stroną, wychodzi na czyste pole. Kukla. Proszę Państwa, rzut rożny dla zespołu Holandii i ta kontra wyśmienicie przeprowadzona przez pomocnika i przez napastnika o mały włos nie zakończyłaby się bramką dla Holandii. A więc nic nie przesadziłem, mówiąc o tych niesamowitych piłkarzach z Holandii. Para AZ-67 z Alkmaaru o mały włos nie uzyskałaby gola. Prawa strona, Dziuba, przejście, Lato. Już na plecach ma dwóch zawodników. No, nasz solenizant dzisiejszy, Zygmunt Kukla, opisał się wyśmienitym wyjściem do piłki, skrócił kąt, przestraszył się trochę Holender i potem widzieli Państwo ten rzut i pewną interwencję Zygmunta Kukli. Wolny zawodnik w polu, to Lipka, prawa strona, Dziuba. Marek Dziuba i chyba kolejny rzut rożny. To też jest ciekawa sprawa do odnotowania. Czwarty rzut rożny w 14 minucie spotkania Holandia-Polska. Holendrzy mają, widać, ogromne zaufanie do własnego bramkarza. Piet Schreivers, 1,86 m wzrostu. Nieźle gra na przedpolu. Nieźle, mówię, ale nie rewelacyjnie. Mówi to na podstawie obserwacji gry tego piłkarza. Odbijają jednak te piłki na rzut rożny, nie boją się. Uwaga, Dziuba, strzał. Schreivers, koniec akcji. Można więc powiedzieć, że mamy 4-1 w rogach, w sytuacjach tych tak zwanych pewnych, stuprocentowych 1-1, bo Nawałka też miał wyśmienitą szansę na uzyskanie prowadzenia. Holendrzy teraz czwórką w okolicach naszego przedpola. Płaszewski, Boniek, z lewej strony Płaszewski. Przedostał się jednak boczny obrońca z piłką. Nadal Zbigniew Płaszewski, dośrodkowanie za głębokie, choć tam Lato już przy bramkarzu, licząc na ewentualny kiks. Może piłka wyleci z rąk. Śliska piłka. Kroll. René van der Kerkhoff. Kroll. O właśnie, to jest ten manewr z wolnym zawodnikiem niepilnowanym idącym do przodu, ale wędrówka Krolla zakończyła się na środkowej linii boiska. Inni wzięli teraz na siebie ciężar walki. Jansen, Willy van der Kerkhoff. Hovenkamp. Kist. Wysoko uniesiona noga. Holender przeprasza kapitana naszej drużyny i rozpoczniemy rzutem wolnym blisko naszego pola karnego. 0-0 na Stadionie Śląskim. Eliminacyjny mecz Mistrzostw Europy Polska i dwukrotni wicemistrzowie świata Holandia. Boniek, długa piłka na prawą stronę. Ogaza. Nikt nie podchodzi, ciężko zaadresować tę piłkę i już właśnie raz, dwa, trzy, cztery, sześciu Holendrów w okolicach.
Rogiewka, jednak spalony. Boczni sędziowie na razie znakomicie współpracują z arbitrem głównym, panem Robertem Wircem z Francji. Szalenie uważni. No a proszę zwrócić uwagę na szybkość arbitra. Liczy 37 lat. Porusza się rzeczywiście szalenie szybko. Pan Wirc tam, gdzie zawodnicy, tam, gdzie piłka, jest i on. Kis. Ale już następny po utracie piłki ją ma. I ta szybkość przy podawaniach, bardzo też ważna sprawa przy obserwacji spotkania. Trudne podanie, mocne podanie do przechwycenia przez przeciwnika. Dziuba, Jansen, wysoka piłka, gwizdek sędziego. Rozpoczniemy od rzutu wolnego. Nie, od bramki. Dziuba. Blisko niego Boniek. Teraz znacznie bliżej Lipka. Wybiera Szymanowskiego. Teraz Szymanowski, bliżej już, bliżej pola karnego, wolny, Lato. Idzie teraz do środka Grzegorz Lato, coraz bliżej, lewa noga. Nawałka. Dośrodkowanie głową przed siebie, Lato, no i strzał. Terlecki był blisko, Pogaza także. Ładna akcja, piłka wywalczona właściwie przez Grzegorza Laty dwukrotnie, szalenie pracowitego w tym okresie gry zawodnika. Lipka. Boniek, Lipka. Boniek, Lato blisko, Boniek! Lipką. W momencie, kiedy Lato ściągnął na siebie dwóch obrońców, zaryzykował strzał i 1-0 dla zespołu polskiego. Jeszcze raz ta sytuacja, o właśnie. Lato tutaj ściągnął na siebie zawodników holenderskich, stworzyło to możliwość wolnego pola. Ten metr, te pół metra, o którym mówiłem, że trudno wywalczyć. Piękny, znakomity strzał w boczną siatkę, mimo że kąt nie był łatwy. I 1-0 dla zespołu polskiego w 19 minucie spotkania na Stadionie Śląskim. Uwaga! Bramka, która niewątpliwie doda skrzydeł biało-czerwonym, no a zmusi do jeszcze większego wysiłku drużynę narodową Holandii. Holendrzy od razu przyspieszyli, chodzi Szymanowski. Pragnę jeszcze przypomnieć, że zawodnikiem, który rozpoczął tę akcję, która przyniosła nam sukces w postaci bramki, był właśnie nie kto inny, tylko ten libero, ten wolny zawodnik, Antoni Szymanowski, który miał swobodę, aby od własnego pola karnego przejść z piłką aż poza środkową linię boiska. Szybka, dobra, nowoczesna akcja, zakończona kapitalnym strzałem Zbigniewa Bonika. 1-0 dla Polski. Prawa strona boiska. To jest Hub Stevens. Kroll. Peter. W bok bramki prawy obrońca Stevens. Akcja Holendrów dość szybka. I strzelec bramki na ekranach państwa, Zbigniew Boniek. Lewa strona. Blisko Płaszewski. Terlecki walczący w powietrzu. Ogaza, faulowany. Terlecki. Nawałka, tak jest, przyspieszyć. Ta piłka musi bardzo szybko chodzić między polskimi zawodnikami. Inaczej Holendrzy posiadający dobry start do piłki będą przeszkadzali w tych akcjach. Lato! Piękna główka Grzegorza Laty. Poszedł odważnie do tej piłki, zdecydował się na natychmiastowy strzał głową. No, jednak pół metra do szczęścia brakowało. Podkreślam jeszcze raz. Wspaniałą klasę przeciwnika.
Zadatek cudowny. 1-0 na Stadionie Śląskim. Ale gra się do końca. Stevens, wraca za nim Terlecki. Kroll. Lato wrócił, wywalczył piłkę. Grzegorz Lato, coraz bliżej pole karne. Przechodzi, prawa strona. Holendrzy w kontrze. Willy van der Kerkhoff szuka tam swojego brata po prawej stronie. René, teraz jest Kist. Kist, blisko pole karne, Szymanowski. Piękna akcja, Szymanowski. Kerkhoff, strzał, kukla. René van der Kerkhoff, wyśmienity piłkarz PSV Eindhoven. Znów Holendrzy wywalczyli piłkę i znów kukla. Tym razem Kees Kist, a więc wyraźnie Holendrzy zabrali się do roboty, byli przekonani po tych 10 minutach, że przy tej asekuracyjnej grze, no to ten remis to jest sprawa załatwiona, a jednak po tej bramce ruszyli, bo jeszcze raz podkreślam to, co mówiłem na początku spotkania. Remis ustawia Holendrów. My musimy wygrać, aby przedłużyć te wielkie nadzieje zespołu polskiego w Mistrzostwach Europy. Peters, bardzo widoczny zawodnik drugiej linii. Tej drugiej linii, w której nie ma dzisiaj Neskensa, wyśmienitego piłkarza z Barcelony. Chory, nie przybył. Kroll. Już teraz rozpoczyna swe wędrówki Ruud Kroll, ten oznaczony numerem 5. Idzie Robi Rensenbrink, przy nim Dziuba. Dobry atak Dziuby. Piłka wybita poza boisko. Wrzut, Żmuda, Kis, piłka poza boiskiem. Gdzie mamy teraz czterech zawodników. W drugiej linii Żmuda. Jako teraz ostatni Szymanowski. Terlecki. Przytrzymanie piłki. Nawałka. Szymanowski. Jeszcze Szymanowski. Oj, ręką popchnął Kis. Oczywiście sędzia jest na miejscu. Kis przeprasza. I Grzegorz Lato też już był w tej akcji. Pokazuje tam walczyć. Chłopcy walczyć, blisko już przecież pole karne Holendrów, no jakieś 20 metrów do linii, która początkuje pole karne. Boniek, obok niego Żmuda, po prawej stronie Szymanowski. Ta trójka rozpocznie akcję. Boniek, Terlecki. Nie, to był Nawałka. No ładnie wszedł do tej piłki Adam Nawałka. Okazuje się, że kiedy nie musi wypełniać tej roli najbardziej... że tak powiem, odpowiedzialnym spotkaniu, kiedy nie musi nieustannie biegać za kimś tam, powiedzmy, tak się określa, nie występuje w roli tego plastra, jak to mówią piłkarze, potrafi być również pożyteczny w akcjach zaczepnych. Mowa o Adamie Nawałce. I jeszcze walka Nawałki, odbita piłka przez Żmudę, Holendrzy, środek boiska, René van der Kerkhoff, Płaszewski przy nim. Dziuba. Za Rensenbrinkiem Dziuba zawędrował na prawą stronę i już jest koło niego. Czterech Holendrów teraz w okolicach naszego pola karnego. Sześciu Polaków. Kroll, Peters, Nawałka, w lukę Terlecki wraca. Wysokość pola karnego, Peters jednak tę piłkę zaadresował. No... Szymanowski, Żmuda, Boniek, tamta piłka szła w okolice tych trzech zawodników, odbiła się jednak od któregoś z nich i jest rzut rożny. René van der Kerkhoff z prawego skrzydła teraz przeszedł na drugą stronę boiska. Trzech Holendrów na polu karnym, sześciu Polaków. Kukla, a i niedobrze, i jeszcze kukla. Spokój Dziuby uratował sytuację. Rensenbrink w tej walce w powietrzu wyższy był od naszego bramkarza. Boniek.
Kroll. Boniek. Jeszcze raz Boniek, ale tym razem podanie Żmudy nie było najlepsze. Piękna akcja Holendrów. Wim Jansen z lewej strony, Willy van der Kerkhoff, Renzenbrink i spalony. My też potrafimy zaskoczyć główną bronią Holendrów, a więc przesunięciem się linii obrony i zostawieniem u góry ekranu na pozycji spalonej zawodnika. Środek boiska, Boniek, Łaszewski, tak, biegnie do niego René van der Kerkhoff, pobiegł do dziuby, to trochę wyczerpuje, Kukla. Aj, doskonała akcja Zbigniewa Bońka, przerzut na lewą stronę, za krótko jedna. Strata piłki. Jeszcze pragnę zwrócić Państwa uwagę na jedną dość istotną sprawę. Mniej jest widoczny w tych wszystkich akcjach zaczepnych przed polem karnym przeciwnika nasz środkowy napastnik Roman Ogaza. Bierze się to stąd chyba, tak się przyglądam bowiem roli, jaką wypełnia tutaj Roman Ogaza. Bierze się to po prostu stąd, no Grzegorz Lato, wyśmienity start do piłki. Bierze się stąd, że no tutaj nasi trenerzy bali się bardzo Brandtsa. To jest zawodnik oznaczony numerem 3, kapitalny strzelec, idący również w akcjach zaczepnych za swoimi pomocnikami. Roman Ogaza po utracie piłki pilnuje właśnie, aby Brandt za daleko w okolice naszego pola karnego nie przechodził. Cały ciężar gry w tej chwili spoczywa na pewno na Grzegorzu Lacie i na Zbigniewu Bońku. No, Lipka od czasu do czasu na Wałka włączają się w te akcje zaczepne. Kis. Na Wałka. Żmuda. Lato. I znów ta szybkość. Jansen. Kis. Bardzo niebezpiecznie. Kis. Poprzeczka uratowała nas, proszę Państwa. Wspaniały strzał Kista z lewej nogi. Puknął jak z armaty. No i tutaj wykazał ogromną klasę. Pragnę przypomnieć Państwu, że jest to 27-letni piłkarz, po raz 11 gra w reprezentacji. 27 goli strzelił w 25 meczach. Główny konkurent Austriaka Krankla w walce o złoty but znanej gazety francuskiej France Football. A więc 1-0 dla biało-czerwonych. Parę centymetrów. Mieliśmy szczęście, Nawałka i Płaszewski, z lewej strony Lato, Lato ucieka, będzie rzut rożny, patrzę na sędziów bocznych, tak jest, wywalczył Grzegorz Lato, rzut rożny dla zespołu polskiego. Dwóch, trzech pilnuje Grzegorza Laty, ale ten jest niezmordowany we wszystkich tych akcjach zaczepnych. Rzut rożny, Stanisław Terlecki, mało zawodników polskich, teraz podchodzą pod pole karne Lipka, jest także Płaszewski. Lipka z tyłu wywalczy tę piłkę, tak i idzie sam prawą stroną, René van der Kerkhoff go atakuje. Piękna akcja Lipki i Schreivers. Dobrze poczyna sobie debiutant, 21-letni piłkarz i wychowanek Wisły. Reprezentacja Polski juniorów, reprezentacja Orląt i zaszczyt gry w pierwszej drużynie narodowej. Środek boiska. Kist, Szymanowski i teraz z wodę popisuje się kapitalnym. Antoni Szymanowski na lewą stronę przechodzi, zbliża się do niego Boniek. Proszę zwrócić uwagę również na wyśmienitą grę Zbigniewa Bońka. Nie żałuje sił, jest po prawej, po lewej stronie. Trudny do upilnowania, chociaż tam Holendrzy próbują tam przeszkadzać. Lipka z prawej strony, dziuba, Lipka. Jest Terlecki na prawym skrzydle, gwizdek sędziego, popychany, maltretowany, faulowany i rzut wolny dla zespołu polskiego. Czterech, pięciu Holendrów, trzech Polaków. O tutaj, czwarty podchodzi teraz. Nawałka, dośrodkowanie.
Lato. Rzut rożny. Szósty rzut rożny dla biało-czerwonych. Stanisław Terlecki. I znów długie podanie. Ogadza. Zgrał teraz tę piłkę do Płaszewskiego i już Holendrzy uciekają. W momencie, kiedy piłka poszłaby do Lipki, byłby na spalonie. Dziuba. Dziuba, bardzo dobrze. Jeszcze Dziuba. Chodzi teraz Boniek. I ucieczka Holendra z lewej strony, nie ma spalonego. Groźna sytuacja, Renzenbrink. Czeka teraz, czeka, aż ktoś podejdzie. Zaskakujący strzał z odległości 30 metrów. Wspaniała sprawa. René van der Kerkhove. Szybka decyzja. No, ta para tam z lewej strony, Renzenbrink i Kerkhove, napędza nam co jakiś czas strachu. Z prawej strony nie ma w ogóle żadnego zawodnika. To jest też manewr taktyczny Holendrów. René van der Kerkhove z tyłu, Renzenbrink w tej chwili. Wchodzi Peters jako prawoskrzydłowy. Na wszystko trzeba zwracać uwagę. Na wszystkie te manewry Holendrów, którzy no cały czas myślą, że są szalenie skoncentrowani. Taka prosta sprawa. Trzech, czterech tam znalazło się po lewej stronie boiska, a tutaj dziura, niby że to nikt tutaj nie absorbuje Polaków i za moment już się znalazł Peters. Uwaga, wysokość pola karnego, Żmuda, prosto do Holendra, przed pole karne, na szczęście przed polem karnym był Nawałka. Szymanowski i Peters, Peters, aj, jej, jej. Naprawdę zmartwiałem zupełnie, bo ta piłka szła do opuszczonej bramki przez Kuklę, ale na szczęście mocny rykoszet zatrzymał się gdzieś po drodze. Walka w powietrzu. Uciekła piłka Lipce. Wraca Ogadza. Idzie teraz Jansen, René van der Kerkhove, Dziuba i polski bramkarz Zygmunt Kukla. 35 minut za chwilę minie, proszę Państwa, na Stadionie Śląskim. 1-0 w meczu Polski z dwukrotnym wicemistrzem świata Holandią. Boniek, odbita piłka, Boniek potrafi, a jej wziął na prawy zwód, nie udało się, jeszcze Boniek, jeszcze przerzut, ale już się zorientował. Proszę Państwa, Schreivers. Tak, tak, to się łatwo mówi. Szedł Boniek na lewą stronę, ale po prawej stronie był Holender i nie mógł po prostu, Holender szedł w światło z podania. Kładł się tam ciałem. Nie można było tej piłki zagrać do Grzegorza Laty. Gdybym mógł tylko to zrobić Boniek, a na pewno widział przecież Latę i słyszał krzyk jego, przerzuciłby tę piłkę i Lato poszedłby sam na bramkarza Holendra. Kroll, no bardzo daleka wędrówka Ruda Krolla, przy nim Nawałka, faulowany Kroll, rzut wolny dla Holendrów, René van der Kerkhove, blisko Peters po lewej stronie, po prawej Jansen, Kist tam szykujący się, o ten u góry ekranu, tutaj ma wolne pole przed sobą. Willi, Jansen i Kukla. Ręką na lewo. Szymanowski. Znaleźć lukę, znaleźć dziurę gdzieś, aby ta piłka doszła do adresata. I teraz u góry ekranu za chwilę Państwo zobaczą Romana Ogadzę, który trzymając jak gdyby za rączkę, jakby szedł z dzieckiem na spacer w okolicach bramca piłkarza, którego szalenie bali się nasi trenerzy. I teraz wraca Ogadza, o za chwilę zaatakuje zawodnika mającego piłkę, przesuwa się dalej, a tam za plecami jego bramc. 1,90 m wzrostu, wyśmienity strzał. Jedyny piłkarz zresztą w historii finału Mistrzostw Świata, który w jednym meczu strzelił do własnej bramki piłkę, a potem do bramki przeciwnika. Działo się to na Mistrzostwach Świata w czasie pamiętnego meczu Holandii z Włochami.
Długi przerzut. Stevens. Jansen. Lipka przeszkadzający, nie dał rady, szybko ta piłka wędruje między holendrami, przechodzą środkową linię boiska, czekają teraz na wsparcie z drugiej linii, druga linia czeka na wsparcie z trzeciej linii, tak, nic nie przesadzam. René van der Kerkhoff, Terlecki, Boniek, przed sobą jest Lato, przed nim jest Lato, Lato ucieka teraz, idzie w lukę, Boniek, spada, widzek sędziego, rzut wolny. Niech pan wstanie, to rozkaz do holenderskiego obrońcy Hovenkampa. No być może, że te długie posiedzenie na murawie boiska uchroniło Holendra od żółtej kartki, bo faul był raczej brzydki. Rzut wolny dla biało-czerwonych. Manewr ćwiczony do zbudzenia na obozie w kamieniu. Terlecki w lukę. Terlecki. Strzał Władysława Żmudy, ale nie najlepszy strzał, jaki wykonał ten piłkarz w czasie swoich występów w reprezentacji, a jest ich sporo, bo aż 56. Dziś pierwszy, 57. pan Władysław Żmuda ze Śląska, z Wrocław, z WKS-u Śląsk Wrocław występuje w drużynie narodowej, liczy 25 lat. Mocny punkt naszej drużyny. Walka w środku boiska. Wywalczył tę piłkę Lipka. Jest teraz przy niej Grzegorz Lato. Lipka na prawej stronie. Szybkość Wiślaka tutaj odgrywa rolę. Nie jest to człowiek wzrostu, powiedzmy, Schreibersa czy Zygmunta Kukli, mowa o Lipce, ale dzięki swojej szybkości, dużej inteligencji w grze, jak do tej pory Lipka bardzo jest pożyteczny w drugiej linii. Nawałka popychał rękami i choć część widowni protestuje, nie ma racji, nieprzepisowe zagranie Adama Nawałki było ewidentne. Do końca pierwszej połowy około 5 minut, 1-0 dla biało-czerwonych. W szalenie ważnym meczu, powiem, meczu ostatniej szansy. Zagranie Bonika ręką, potem dwie ręce na znak protestu, no ale Boniek tutaj nie może sobie pozwolić na żadne protesty. Już żółtą kartkę zarobił w czasie meczu z NRD, przyszedł nawet telegram od UEFA mówiący o, przypominający o tym. Peters, Boniek w bok. Atak Bońka do końca, proszę Państwa. Zagrodzenie, gratulacje od Szymanowskiego, no, który teraz tutaj patrzę, ma pretensje do Płaszewskiego, że Peters za często tu ucieka prawą stroną obrońcy krakowskiej Wisły. Środek boiska, Lipka, Nawałka. Z lewej strony Terlecki. Terlecki ściąga na siebie dwóch zawodników. Ogaza. Nawałka. Widzek sędziego. Stevens. Faul. Rzut wolny dla biało-czerwonych. Przesuwa się wolno nasza drużyna pod pole karne. Terlecki. Za nim Boniek. No, Zbigniew Boniek potrafi podkręcić tę piłkę, ale zostawia Terleckiemu, który nie zrobił to w swym najlepszym stylu. Pragnę jednak przypomnieć, że Stanisław Terlecki dzięki swojej ambicji, upartości powrócił do reprezentacji. Przebył niedawno szalenie skomplikowaną, bardzo poważną w przypadku piłkarza operację kolana. Szybko wrócił jednak do formy, mocny punkt ŁKS-u, no a w dzisiejszym spotkaniu walczy, podobnie jak inni jego koledzy na stadionie śląskim przeciwko wicemistrzom świata. Adam Nawałka, rozpoczynamy akcję z biegu pola. Nawałka, niepotrzebny, widzek sędziego mógł wcześniej oddać tę piłkę, ale był faulowany. Żmuda i rozpoczynamy akcję. Szalenie wymagający przeciwnik. Być może, że niektórzy z Państwa są rozczarowani trochę grą, której nie ma tu jakichś fajerwerków technicznych, jakichś
prawda, szturmu, szarży i tak dalej, ale proszę Państwa, to jest coś zupełnie niesamowitego i trudnego grać właśnie przeciwko takim zawodnikom jak reprezentacja Holandii. Ogada w tej chwili koło bramca. Oto właśnie Roman Ogada, piłkarz Sząbierek, dobry strzelec, po raz 10 w reprezentacji, liczy 27 lat, ale jego rola jest szalenie dzisiaj ciężka, wymagająca. Lato. Dwóch zawodników przy nim. Już jest trzeci. Lato. Pięknie po linii, ale akurat w tym momencie potknął się Roman Ogada i ta piłka do niego nie doszła. Cztery minuty do zakończenia pierwszej połowy. Roman Ogada. Na lewo. Terlecki. Brink. Kist. Ogada. Szkoda. Lato był wprawdzie na spalonym, ale byłaby to piłka od przeciwnika. No i już witamy na prawym skrzydle pana René van der Kerkhoffa, który próbował tam coś zdziałać na lewym łączniku, wymieniał się z Renzen Brinkiem. Ale Dwight Cruyff widocznie, widząc, że i tam nie ma specjalnego pola do popisu, przesunął go znów na prawe skrzydło. Dwie minuty, niecałe dwie minuty do zakończenia pierwszej połowy. 1-0 dla reprezentacji Polski i idziemy teraz atakiem. Terlecki bierze na siebie Holendra, udał się zwód, jeszcze Terlecki, tak, odważnie na lewą stronę, wysokość pola karnego, czekamy na dośrodkowanie, jeszcze jeden Młynek, teraz dośrodkowanie, główka niecelna, Lipka, Boniek, Lato, spalony, a jednak minimalny spalony, boczny sędzia pokazał panu Wiercowi i akcja zakończona. Ruud Krol. Końcowe sekundy gry w pierwszej połowie. 1-0 dla biało-czerwonych w meczu z Holandią. Jeszcze Lato tam próbujący przeszkadzać. Jeszcze Lato. Holendrzy w ataku. Wim Jansen. Atakuje go Nawałka. Boniek. I sędzia pan Robert Wirt kończy, proszę Państwa, pierwszą połowę eliminacyjnego meczu o Mistrzostwa Europy Polska-Holandia. Szalenie trudny przeciwnik, zespół gwiazd holenderskich. No, przegrywa po pierwszej połowie 1-0. Momentami wyśmienita gra zespołu polskiego, kilku zawodników w nadzwyczajnej formie. Mam na myśli tutaj Grzegorza Lotu, Zbigniewa Bońka, Leszka Lipkę. No, oczywiście akcję Jensena. Chwilę, druga połowa meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy. Speaker w tej chwili poinformował 100 tysięcy widzów na stadionie o zmianach w obu drużynach. Jan Zwart Kruis rezygnuje z usług René van der Kerkhoffa. Jego miejsce zajmuje Ruud Hels. Znakomity strzelec, oznaczony numerem 12, Ruud Hels jest piłkarzem grającym w Anderlechcie. Razem z Robbie Renzenbrinkiem. Pragnę przypomnieć, że grał do tej pory 17 razy w drużynie narodowej, strzelił 10 bramek, grając w Ajaxie. 4 razy był królem strzelców, a 3-krotnie najlepszym piłkarzem Holandii. Przypominam jeszcze raz. Tworzy parę belgijskiego czołowego klubu Anderlecht razem z Robbie Renzenbrinkiem. W drużynie polskiej następuje także zmiana w miejsce Stanisława Terleckiego. Wchodzi Włodzimierz Mazur, piłkarz sosnowieckiego Zagłębia. 20-letni strzelec, groźny strzelec, czołowy w naszej ekstraklasie. Przez lata był królem strzelców, dwie bramki międzynarodowych spotkaniach, międzypaństwowych spotkaniach, a w
Włodzimierz Mazur dziś przywdział koszulkę z białym orłem na piersiach po raz 12. A więc dwie zmiany. 1-0 dla drużyny narodowej. No oczywiście wynik znany. Wspaniała bramka Zbigniewa Bońka w 19 minucie, kiedy to w akcji brali udział kolejno Szymanowski, Lipka, Grzegorz Lato i właśnie Zbigniew Boniek. 1-0 prowadzimy, ale Holendrzy, jeszcze raz podkreślam, prezentują szalenie wysoki poziom i należy się spodziewać tutaj szalenie twardą, uporczywą walką do końca spotkania, proszę Państwa. Przypomnę, że boisko jest ciężkie, trudne, że wymaga ogromnych sił to bieganie, uganianie się za przeciwnikami. No i komu tych sił starczy, ten wejdzie z boiska jako zwycięzca. Przypomnę, Holendrzy w grupie czwartej Mistrzostw Europy w eliminacjach bez porażki, 12-1 w bramkach. Keskis na ekranach, ten oznaczony numerem 9, zaraz zobaczą Państwo z 12 Helsa, o właśnie tam w głębi pola za panem Wirtzem, arbitrem z Francji, który rozpoczyna drugą połowę meczu Polska-Holandia na stadionie śląskim w Chorzowie. 1-0 dla Polski. A więc ustawienie w tej chwili ataku polskiego. Z prawej strony Grzegorz Lato, w środku Ogaza, a z lewej Włodzimierz Mazur. Zygmunt Kukla na ekranach. Kilka wyśmienitych interwencji w pierwszej części meczu. Dziuba po prawej stronie. Boniek, szalenie pracowity. Długie podanie, mocne uderzenie na prawą stronę. Boczny obrońca Holandii. Lato zostawił piłkę bardzo sprytnie. Ogaza, Lato wchodzi w akcję teraz. Boczny obrońca. Wysokość pola karnego, dośrodkowanie mocne. Piłka odbita chyba od głowy. Nie odbita, wyszła poza boisko i wrzucać na boisko będzie. To Marek Dziuba i wrzucać będzie na boisko Holender. Idą teraz prawą stroną. Wejście. Bardzo dobre tam Płaszewskiego. Boniek. Ajej, ostre starcie, stracił piłkę kontra Holendrów. Idzie teraz Hels prawą stroną, blisko niego Szymanowski. Hels czeka na Kista. Nieporozumienie. Boniek, strata piłki, odebrał Dziubie Renzenbrink, zagranie piętą, walczy Ogaza, walczy z Hohenkampem, popchnięty przez Holendra i z głębi pola rozpoczynamy akcję. Żmuda, teraz Żmuda poszedł do przodu, z tyłu za plecami pozostawił Antoniego Szymanowskiego. Mazur popychany. Rzut wolny dla reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek. Lato, Ogaza, Mazur. Wysoka piłka. Świeca, wybicie poza boisko. Róg. Proszę Państwa, ruch dla reprezentacji Polski. Dochodzi teraz do piłki Zbigniew Boniek. Chorągiewka na polu karnym, Lato. Nawałka. Uwaga. Po ziemi piłka, ale Holendrzy obronili się. Jeszcze jesteśmy w posiadaniu piłki. Płaszewski teraz. Holendrzy próbują robić zasadzkę. Pułapkę offside'ową, nie udało się. Wyszła piłka poza boisko, wrzucajmy teraz. Płaszewski, już jest nawałka, zwód, teraz Płaszewski, wysokość pola karnego. Piękna centra na prawą stronę, głową przez siebie i strzał. Marka Dziuby, natychmiastowy strzał, ale jednak bardzo niecelny. Nie udało się. Akcja jednak zakończona strzałem bocznego obrońcy
Marka Dziuby. Wybija Pete Shrivers. Na prawą stronę, tam Hells i Kist. Kist na prawą stronę, już jest Hells. Będzie to duże zagrożenie teraz ten Hells. Kist. Kroll podchodzi blisko pola karnego. Niedobrze. Renzenbrink, Lato. Out. Wybicie piłki spod nóg Grzegorza Laty. Rzuca piłkę sam Grzegorz Lato. Ogaza. Przy nim Brandt. Ogaza. Dobre zagranie. Leszek Lipka. No, zwód. Piękne zagranie teraz do Nawałki. Nawałka do Bońka. Boniek idzie śmiało. Mija dwóch Holendrów. Na trzecim się jednak skończyło. Jeszcze Nawałka. Ślizg. Świetnie. No, wyraźnie podobnie jak w pierwszych minutach pierwszej połowy spotkania. Nasi nie chcą oddać inicjatywy. Narzucają swoje tempo drużynie holenderskiej. Swój styl gry. Siedzą na Holendrach, co jest sprawą szalenie ważną. Holendrzy bowiem, mając swobodę, przechodząc do ataku trzema, czterema zawodnikami, są szalenie groźni. Kondycja, kondycja. To zaważy na wyniku. Lato ucieka, Grzegorz Lato idzie prawą stroną. Wysokość pola karnego, patrzy teraz, co tam się dzieje. Czeka dośrodkowanie. Zupełnie Holendrzy nie bardzo wiedzieli, co się dzieje. Mazur poszedł szczupakiem, piłkę wziął na głowę, jednak tam zablokowana cała sprawa przez dwóch obrońców holenderskich. Trzeci przyszedł z przerażeniem w oczach, co się dzieje, wywalił tą piłkę na rzut rożny. O, jeszcze raz sytuacja, z której o mały włos nie było drugiej bramki. Rzut rożny, dośrodkowanie, znów Holendrzy zgubili się teraz, wybijają tę piłkę dalej, dalej od własnego pola karnego. Szymanowski. Uciekają Holendrzy. Szymanowski. Jednak spalony. Tak, no mógłbym tu teraz zrobić wykład, jak się bronić przed tego rodzaju zagraniami. Mam tutaj na myśli te pułapki offside'owe, kiedy zawodnicy przechodzą do przodu, ale nie starczyłoby mi czasu. Szansę ma zawodnik, który idzie z własnej połowy boiska i wtedy on może zaskoczyć przeciwnika. Holendrzy, blisko pole karne. Patrzę teraz, jest ich tam czterech, pięciu. Renzenbrink przerzucił się na prawe skrzydło, odebrał mu piłkę. Bardzo dobrze Płaszewski. Płaszewski długa do Ogazy. Ogaza do Mazura. Idzie Mazur środkiem. No, jeszcze jeden Mazur dzisiaj, chciałoby się powiedzieć. Główka, Lato. Mazur też podszedł tam za tym własnym właściwie zagraniem. Odegrano mu tą piłkę, ale... obrona Holendrów była na miejscu. Lato i prawy obrońca Stephens. Rick na trybunach się wzmaga. Mazur. Szymanowski. Żmuda. Napór drużyny polskiej. Ale zważajmy na kontry Holendrów, zważajmy na kontry. Lipka, uciekł Lipka, wysokość pola karnego, zbliża się do niego Holender, dał mu radę, pięknie. Lipka, Kroll, wybicie w bok i będzie rzucenie piłki przez Polaków. No wyraźnie, wyraźnie przyspieszyli nasi teraz tę grę, szybko wędruje ta piłka między zawodnikami. Lato, Kist. Z głębi pola zaczyna Jansen, podchodzi Stephens, Kist, Szymanowski naprzeciwko, Szymanowski, Kist zatrzymuje się z piłką, czeka, podchodzi, proszę Państwa, Peters i blisko szczęścia byli Holendrzy. Szalenie groźni w tych kontrach. Proszę zwrócić uwagę na operowanie piłką bez trudności, lewa, prawa noga. No i ta para z AZ Alkmaar, Jan Peters i Kis, Kes Kis, największe jednak robi zamieszanie. Szymanowski, walczący Mazur, pięknie, raz, dwa, przeszedł trzech Holendrów. Boniek, Mazur ucieka na prawą stronę, tam jest na lewym skrzydle Nawałka, teraz już jest na wysokości pola karnego Boniek. Wim Jansen naprzeciwko, Boniek zagrał do Laty po ziemi, ale tam jeszcze noga
któregoś z holenderskich obrońców uratowała sytuację. Robbie Rensenbrink, teraz Willy van der Kerkhoff. Willy, nie mylić z Renem, który już odpoczywa na ławce rezerwowej. Teraz właśnie z numerem 4 Hovenkamp, a Brands tam ciągle paraliżowany przez Ogazę. Wysokość pola karnego, Holendrzy, dośrodkowanie. Lato, znalazł się Lato pod naszym polem karnym. Zagranie, Boniek, Lato ucieka na lewą stronę. Przejście przez środek boiska. Trochę przytrzymał za długo piłkę moim zdaniem Boniek, ale wejście w pole karne. Uwaga, Ogaza, strzał po ziemi. Jej. Wyśmienita sytuacja, wyśmienita. I dosłownie musnęła piłkę, nogę Ruda Krola i przeszła już prawie, że będąc w pustej bramce na bok, a więc jest rzut rożny dla zespołu polskiego. Wspaniała, chyba najpiękniejsza akcja tego niezwykle ciekawego spotkania. Leszek Lipka, rzut rożny. Wiśla ustawia piłkę. Nawałka, Lato i jednak bramkarz. Rozpoczynają Holendrzy. Hels, Kroll, któremu mogą zawdzięczać w tej chwili Holendrzy, że nie stracili drugiej bramki. Stevens. Peters. Boczny sędzia pokazuje arbitrowi. Piłka poza boiskiem. Rzucać będą Polacy. Minut gry minęło na Stadionie Śląskim w drugiej połowie. Nadal 1-0 dla reprezentacji Polski. Nadal wyśmienita gra biało-czerwonych. Powiem, że lepsza chyba gra niż w pierwszej połowie w tym okresie, jaki analogicznie oglądamy w tej chwili. Idą teraz z piłką obrońcy. Hovenkamp po prawej stronie, Peters, Hels, Jansen i Szymanowski i polski bramkarz Zygmunt Kufle. Myślę, że nasi zawodnicy umiejętnie rozłożą siły, że po tych zrywach, które oglądaliśmy przez 10 minut, nastąpi jakieś takie odprężenie, no bo przecież nie można grać w tym morderczym tempie całą drugą połowę. Marek Dziuba po prawej stronie, Boniek, wejście teraz Lipki, wywalczył aut boczny na wysokości pola karnego, Rud Kroll znowu załatwił całą sprawę, Zbigniew Boniek, Lato i proszę Państwa, kolejny rzut rożny dla zespołu polskiego. Jest to już ósmy korner. Boniek. Czterech, pięciu Polaków na polu karnym. Wysoka piłka. W górze jednak wyśmienicie pracują Holendrzy i po takich sytuacji już od razu uciekają do przodu, zostawiając za plecami przeciwników. Kroll, mocne uderzenie. Szymanowski. Dziuba po prawej stronie, Boniek. Przechodzi teraz z boku, ze skrzydła do środka Lato. Lato i Hovenkamp. Grzegorz Lato. Wspaniała gra naszego reprezentanta. Gramy, tak jest. Holendrzy tu zaczęli protestować, że byli popychani, prawo korzyści, mieli piłkę. Sędzia nie zatrzymał gry, rozpoczynają Holendrzy z głębokiej defensywy. Dziuba tam im przeszkadza, Wim Jansen, Rensenbrink, zwód, Dziuba wraca, jest obok niego Kist. Przerzuca jednak piłkę do Petersa, Peters, daleki strzał. Ja w pierwszej połowie zwracałem uwagę na grę zawodnika oznaczonego numerem 7, Jana Petersa, 29-letniego piłkarza, który występuje w AZ Alkmaar. Niewiele występów w reprezentacji, zaledwie 18, 3 bramki, ale w tym meczu on pod nieobecność
Neskensa przejął rolę dyrygenta drugiej linii, no i trzeba przyznać, że wywiązuje się z niej znakomicie. Oj, niedobrze. Za krótkie wybicie Zygmunta Kukli. Żmuda. Szymanowski. Jednak wyśmienicie, jak do tej pory wypełnia funkcję tego wolnego, tego libero, jak określają fachowcy. Dziuba. Marek Dziuba. Szymanowski. I nasz bramkarz. To jest chyba ta zmiana rytmu. To jest chyba próba, no, zwolnienia tempa, aby dać troszeczkę odpocząć napastnikom, którzy szarpali przez parę minut i już idzie teraz Mazur. Nie dał rady. Kroll. Wspaniała akcja Bonika. Idzie Ogaza, nie ma spalonego. Wysokość pola karnego. Roman Ogaza czeka na Matura i proszę Państwa, będzie karny czy nie? Uwaga! Arbiter pokazuje, że jest rzut rożny, a wejście Mazura i podcięcie Mazura chyba było ewidentne. Ogaza tam z lewej strony przedarł się, no, 15 minut gry minęło, 1-0. Karnego nie ma, jest rzut rożny, 9. rzut rożny, Boniek, wysoka piłka, nie ma bramkarza, kiks, proszę Państwa, Lipka, jeszcze Lipka i piłka poza boiskiem. Blisko pole karne. Dziuba. Daleko. Nie, nie było nikogo. Teraz walczący Płaszewski po prawej stronie. Jeszcze Płaszewski. No, potrafi strzelić z daleka, ale nie zaryzykował strzału. Kroll. Ostoja, niewątpliwie, niewątpliwie Ostoja w defensywie holenderskiej. Ten Kroll, umiejętnie dyrygujący swoimi kolegami. A teraz w akcji prawą stroną, razem z Bońkiem. Peters, to jest Hels. Stevens. I sytuacja piżwi malu, jak ta, którą Państwu opowiadałem minutę temu. 16 minut minęło. Szymanowski i słusznie pozwolił piłce wyjść poza linię bramkową. Kisti Helst w przodzie, Renzenbrink, przy którym Lipka. No, może teraz ręką, tak? Wydawało się, że ręką. O, mieliśmy paru bramkarzy, którzy wyśmienicie grali rękami. Jan Tomaszewski od czasu do czasu. Przypomnę wcześniej bramkarza warszawskiej Legii Władysława Grotyńskiego. Ciężko jednak, ciężko, bo przeciwnicy natychmiast po utracie piłki wracają, każdy do swojego i przy tej sytuacji bramkarz ma też jakieś ruchy ograniczone. Nie potrafi nieraz znaleźć wolnego zawodnika, aby zaadresować tę piłkę. Ja wiem, że kibice się denerwują i dlatego no, w jakimś stopniu próbuję usprawiedliwić. Piękna akcja. Zagranie od Żmudy na lewą stronę do Płaszewskiego. Oj, niedobrze. Płaszewski pada na ziemię. Też był kontuzjowany parokrotnie. Podnosi się, sędzia przy nim. Stevens tam wszedł zdecydowanie zbyt ostro. Jednak out. Płaszewski wolno utykając. Jest przy bocznej linii, nie opuszcza jednak boiska. Wrzucać piłkę na boisko będzie właśnie chyba on, tak. Mazur blisko. Uciekł Holender. Ale tu asekuracja jest świetna. Szymanowski. Dziuba. Nie ma spalonego, grać. Jeden zawodnik został. Teraz idzie sam na sam. Proszę Państwa. Ajejej. Lato, pusta bramka. Jeszcze sytuacja. Ręka i rzut karny. Ręka
mistrzem świata. A więc rzut karny, proszę Państwa. Jeszcze raz sytuacja, już tu powinna paść bramka. Nie udało się, odbita piłka. O właśnie, tutaj zmiana kierunku. I proszę Państwa, po strzale Dziuby Laty. Sędzia pokazuje na punkt. I teraz tylko kto będzie strzelał. Na obozie w Kamieniu wielu zawodników ćwiczyło tę szalenie odpowiedzialną funkcję egzekutora rzutu karnego. Jest Włodzimierz Mazur, piłkarz sosnowieckiego Zagłębia. No szalone zdenerwowanie na trybunach, wszyscy wstali z miejsc, w Polsce także. Mazur i gol! Wspaniały, wspaniały gol, cóż za opanowanie, proszę Państwa, do końca wytrzymał bramkarza. Proszę zwrócić uwagę, zwód, tak jest. I kiedy bramkarz klapnął na ziemię, padł na ziemię Włodzimierz Mazur, dopiero ponad nim flegmatycznie tę piłkę skierował do bramki. Proszę Państwa, 19 minuta drugiej połowy, a więc historia lubi się powtarzać. 19 pierwszej połowy Zbigniew Boniek. 19 drugiej połowy Włodzimierz Mazur. Trzecia bramka piłkarza Zagłębia Sosnowiec w 12 występie w reprezentacji Polski i idą znów biało-czerwoni zatrzymani. Lato tam walczy, środek boiska. W środku boiska teraz Wim Jansen. Podrywają się Holendrzy. Na lewo przeszła piłka Willi van der Kerkhof, Robby Rensenbrink. Uwaga, Wim Jansen, Hels i Kistan. Środek, piękna akcja Holendrów, czekamy na główkę. Nie doczekaliśmy się główki Płaszewskiego, ale Holendrzy nie doczekali się także główki Helsa, a więc tutaj sytuacja jest jakaś, powiedzmy, remisowa. 2-0, 2-0 dla reprezentacji Polski. Proszę Państwa, bramka ta druga uwieńczona, powiedzmy, po wielu akcjach, z których już wisiało na włosku gol dla biało-czerwonych. Hels. Nawałka. Lato wraca. Boniek. Boniek. Czterech Holendrów dał im radę. Boczny sędzia pokazuje. Spalony. Ogaza. Kroll. Płaszewski, Szymanowski, Marek Dziuba na prawo do Lipki, ale niecelnie tym razem. W środku boiska wrzucać piłkę będą Holendrzy. Willi van der Kerkhof, Kist, Żmuda przy nim. Odebranie piłki, pięknie to zrobił. Lipka, świetna akcja z głębi pola, ale przydałaby się kontra. O, taka kontra! Grzegorz Lato idzie prawą stroną, zbliża się do Holendrów i ucieknie chyba w prawo. Nie, akurat zrobił mi na złość, poszedł na lewo. Oddanie piłki zbyt krótkie do Lipki. Willi van der Kerkhof. Rut Kroll. Nikt do niego nie podchodzi. Cofa się Boniek. Rensenbrink w środek, groźnie proszę Państwa, i jest Zygmunt Kukla. Tak jak gdyby czekał, jak gdyby w tym przyklęku chciał Holendrowi powiedzieć, no chodź kolego bliżej. No i w momencie, kiedy był już bardzo blisko, wtedy padł na ziemię i wyłapał tę piłkę. 22 minuty gry minęły. 2-0 dla Polski w meczu z dwukrotnym wicemistrzem świata. Władysław Żmuda, prostopadłe podanie. Nawałka, prawa strona, Mazur, pole karne i strzał, dobry strzał, choć naciskany był przez Holendra tu z lewej strony. Wraca Włodzimierz Mazur, od razu do swojego zawodnika, a więc do prawego obrońcy, paraliżując ruchy i tak to te wędrówki piłkarzy wyglądają. O właśnie, to jest powtórka po strzale Włodzimierza Mazura. 22 minuty do zakończenia spotkania. Ciągle drże o tę kondycję. Forsują bowiem tempo biało-czerwoni szalone. Te 15 pierwsze minut drugiej połowy to był rzeczywiście huragan, nawałnica. Idą Holendrzy, Willi van der Kerkhof, ale jest tam na miejscu Leszek Lipka. Wyśmienity gracz, naprawdę porusza się.
Ten filigranowy piłkarz niczym Zygfryd Sołtysik. Przypominają sobie Państwo Zygfryda Sołtysika, popularnego Zygę z Górnika Zabrza. Wysokość pola karnego, musiał bronić tej piłki Holender, byłby rzut rożny. Bark, nie dał rady Nawałka, idzie teraz Peters, Kist, Dziuba, spalony. Przerwa w grze. Na środku boiska widzą Państwo, to jest chyba Renzenbrink. Na razie Willy van der Kerkhoff, Ruud Krol, Peters, czeka. O, i to jest ten klasyczny atak Holendrów. Czterema, pięcioma, sześcioma. Willy van der Kerkhoff poza bramkę. Poza bramkę po prostu dlatego, że był przy nim boczny obrońca. Zwracają wielokrotnie uwagę Państwa na fakt, że skrzydłowy nie może mieć możliwości zacentrowania piłki. No i jak do tej pory z prawej strony rzadko się zdarzyło, aby tam któryś z Holendrów dokładnie tę piłkę zaadresował. Zawsze ktoś tam mu na karku siedział. No tak, kondycja jedna sprawa, nerwy druga sprawa teraz. Holendrzy jak gdyby podenerwowani po tej drugiej bramce. Wrzucać będą na boisko piłkę Polacy. Źle wrzucona piłka przez Holendra. Zbigniew Boniek. Dziuba. Jeszcze raz Boniek. I długie uderzenie w środek między dwóch Holendrów, tam gdzie Grzegorz Lato. Jest Boniek. Doszedł do tej piłki. Boniek walczy. Wspaniale. Zagranie na lewą stronę. Uwaga. Ogaza. Wejście w pole karne. Jeszcze Ogaza. Zasłania się. Wystawił nogę Holender. Rzut rożny. Pięć minut już minęło, jeszcze 20 minut. Potworna walka na tym ciężkim boisku, zmoczonym deszczem, kiedy nogi grzęzną po kostki. Boniek, Lato, główka. Mazur blisko bramkarza, piłka poza boiskiem. Schreibers, dobry, solidny bramkarz. Willy van der Kerkhoff. Patrzę na ławkę rezerwowych jednej i drugiej drużyny. Nikt tam nie szykuje się do wejścia na boisko. Patrzę, czy ktoś nie rozgrzewa się za bramką. Jedną, drugą nie. Holendrzy. Rzut wolny dla nich. Krol. Lipka. Lato po prawej stronie, zgarnął tą piłkę, pójdzie prawą stroną, tak jest. Grzegorz Lato, a próbował zaskoczyć bramkarza. Schreibers był przekonany, że pójdzie dośrodkowanie tam na lewą stronę, zrobił te parę kroków do przodu, no i zaryzykował pan Grzegorz taki strzał, który niestety nie wyszedł. No i teraz walka z tym zegarem, 27 minut. Hels w przodzie. Dziuba. Żmuda. Kłaszewski. Obok niego już ukazuje się Włodzimierz Mazur. W lukę jednak do Ogazy. Ogaza zostawia piłkę Płaszewskiemu. Kłaszewski. Nadal Kłaszewski. Narożnik pola karnego. Wolny polski obrońca. Ale nie udał się ten manewr. Ta szybka wymiana piłek. Sklepki, jak to określają piłkarze, nie została do końca przeprowadzana. Atak na Wałki. Ślizg prawidłowy. Piłka poza boiskiem. Za 11-15, więc za Robbie Renzenbrinka w drużynie Holandii wchodzi zawodnik oznaczony numerem 15. Proszę Państwa, to jest Johnny Medgott z AZ67, 21 lat, piąty występ w reprezentacji. A więc jeszcze jeden piłkarz z AZ Alkmaar, drużyny, która jest rewelacją ligi holenderskiej. Grzegorz Lato walczący tam, przeszkadzający, absorbujący obrońców. Oto teraz Medgott idzie z piłką.
i będzie rzut rożny dla zespołu holenderskiego. Dwudziesta ósma minuta gry drugiej połowy. 2-0 dla biało-czerwonych po bramkach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura. Pokazują też coś nasi zawodnicy, że któryś z nich nie jest w pełnej kondycji. Poruszenie na ławce rezerwowych zawodników. Trener Kulesza tam już wstaje. Na razie Holendrzy rzut rożny. Główka, niebezpieczna sytuacja. Strzał, wybić tę piłkę. Szymanowski. Piłka poza boiskiem, ale wrzucać będą chyba Polacy. Tak jest. Coś niedobrze jest. Adam Nawałka. Albo... Nie, jednak Nawałka. Utyka, utyka, ale jest na boisku. Boniek, Mazur, Lato. Idzie teraz prawą stroną Boniek, wejście w pole karne, patrzy, gdzie jest Lato. Boniek, do tyłu, groźna sytuacja niewykorzystana, zablokowany Grzegorz Lato przez Ruda Krola. Szalone, groźne są te sytuacje i te uderzenia polskich piłkarzy w te luki między obrońcami holenderskimi, kiedy tam bronią się piątką, szóstką Holendrzy, a jednak znajdują lukę. Peters. Niedobrze. Główka Żmudy za krótka do Szymanowskiego. Hels tam próbował strzelać, ale nie wyszedł mu strzał. 15 minut do zakończenia spotkania Polska-Holandia. No jednak nasi próbują wytrącić z uderzenia Holendrów, którzy jak gdyby przeszli teraz do bardziej skomasowanego ataku. Ciągle mamy tam 5-6 zawodników w okolicach pola karnego zespołu polskiego. Długie, dalekie wybicie. Lato idące w środku. Brandt wybija piłkę. Jansen. Nawałka. Jest Nawałka w akcji, a więc tylko chwila trwogi i strachu. Boniek. Jansen. Sędzia pokazuje ręką prawo korzyści. Holendrzy przy piłce. Kroll. W lukę teraz do Kista. Kist, piękny strzał obok bramki. Bardzo groźny, proszę Państwa, Kes Kist. Jeszcze raz ta sytuacja. Oto on na prawą nogę i strzał, na szczęście, obok bramki. Prosimy wybijać, pokazuje sędzia naszemu bramkarzowi. Wybicie, patrzę teraz na prawą stronę, na Marka Dziubę, rozmasowuje sobie uda, już kurcze niektórych zawodników łapią szalenie, to jest wyczerpująca walka. Dziuba jednak walczy, walczy Mazur, cofnął się teraz głęboko, piłkarz Zagłębia. Holendrzy przy piłce, 6-7 blisko pola karnego, ten jest mordowany Peters, prawa strona teraz, Stevens. Dośrodkowanie, Hel z głową przez siebie, Żmuda, niedobrze i Lipka. Bardzo sprytnie, spokojnie, inteligentnie wybił tę piłkę poza boisko. Ale siedzą blisko naszego pola karnego Holendrzy. Wszystko postawili na jedną kartę. Odkryli się teraz. Może jakaś kontra. No zobaczymy. Wim Jansen. Hels przez siebie głową do środka. Kis. Zagranie tej piłki. Boniek. Nie udało się. Kroll. Na pole karne. Czekamy. Wyszła piłka poza boisko. 100 tysięcy widzów na stadionie, no połowa przynajmniej już ogląda mimo ścisku na stojąco, już ludzie nie mogą usiedzieć na swych miejscach. 33 minuty meczu w drugiej połowie, a więc niewiele do końca. Grzegorz Lato, niezmordowany. W środku pola piłka. Szymanowski, no mieliśmy szczęście, Dziuba i bramkarz Polski. Kukla, jak najdalej, może nie jak najwyżej chodzi o to, ale jak najdalej. Boniek,
upadł, podniósł się, poszedł z tą piłką, wspaniale poszedł, ale jednak obrońca boczny zabrał mu piłkę. Jest blisko pola karnego Żmuda. Żmuda. Nie było jednak odbicia od obrońcy holenderskiego. Piłka poza bramką. 34 minuty gry. 2-0 dla biało-czerwonych. Szalenie dramatyczne te ostatnie minuty, bo jednak to, na co zwracałem uwagę, kondycja tutaj odgrywać będzie rolę. Niektórzy nasi zawodnicy, mimo ogromnego serca, zaangażowania, jednak słabną. Patrzę na Zbigniewa Bońka. Przecież przebył rok temu bardzo poważną chorobę i miał takie ubytki kondycyjne, ale był przed chwilą w akcji przed polem karnym przeciwnika i już jest w okolicy naszego pola karnego. Rzut wolny dla Holendrów. Wysoka piłka. Głowa poza bramką. Główkował Hels. A na ekranach Włodzimierz Mazur. Strzelec z drugiej bramki dla biało-czerwonych. Kukla. W środku boiska za faul Holendra. Rzut wolny dla Polaków. Jest Boniek. Jest Żmuda. I ten nieustający doping na trybunach. Antoni Szymanowski. Lewa strona. Adam Nawałka. Dośrodkowanie. Kroll robi kiks. Lato. Bramka. I nie ma bramki. Nie ma bramki. Wybicie w ostatniej chwili. W momencie, kiedy naciskał Lato. O, jeszcze raz proszę zwrócić uwagę. Przez holenderskiego obrońcę. I rzut rożny dla biało-czerwonych. 10 minut do końca. 2-0 dla Polski. Wicemistrzowie świata na własnym polu karnym. Rzut rożny. Jeszcze raz. Za blisko stał bowiem Holender. Leszek Lipka. Pan Wirc. Uderzenie głową przed siebie, ach, jej, poszedł tam z szczupakiem w przód. Włodzimierz Mazur, nie udało się. I 9 minut do zakończenia spotkania. 2-0 dla Polski. Kroll. Przy nim Lato. Długie podanie. Bardzo długie. Popychany przez Żmudę. Hels. Rzut wolny dla Holendrów. Groźnie broni Kukla, tak na wszelki wypadek, bowiem Holendrzy rozpoczęli tę akcję bez gwizdka sędziego. Parę sekund zarobiliśmy. Znów ustawiona piłka przez Petersa. 6-7 Holendrów. Żmuda. Jest tam Mazur. Głęboko cofnięty. Mocne uderzenie przez głowy jednego Holendra, ale drugi dotknął głową. Znów nas Holendrzy trzymają blisko naszego pola karnego. Znów szybkie rozegranie piłki. Piękna interwencja Marka Dziuby. Tak zwaną nakładką. Piłka poza boiskiem. Wrzucamy. Już tam nie możemy podać naszemu bramkarzowi. Jeszcze jeden aut, ale bliżej środkowej linii. Tak. Ogromne zaangażowanie. Straszliwa walka, proszę Państwa. Piłka znów poza boiskiem. Ale tak zarabiamy po parę metrów. Już widzimy linię pola karnego Holendrów. 38 minut, 7 do zakończenia. Straszliwa ambicja naszych zawodników. Wytrzymać to tempo z Holendrami, z
artystami futbolu to ogromna sztuka. Medgot. Medgot i przy nim Lato. Przeszkadzający. Jeszcze Lato. Pada teraz Nawałka. Pada także Marek Dziuba. Wybija piłkę poza boisko. Wolno, bardzo wolno ten czas biegnie. Ale jednak już się pokazała 39 cyfra. 6 minut do zakończenia spotkania. 2-0 dla Polski. Holendrzy walczą do końca. Prawa strona. Stevens. Przechodzą środek boiska. Wraca Ogaza. Cały czas ma w swym zasięgu bramca. I wybicie piłki przez Romana Ogazę. Sędzia jednak spojrzał na zegarek, a więc należy się spodziewać, że te zmiany, to wszystko być może, że doliczy jeszcze minutę. Blisko pole karne zespołu polskiego. Szalenie to denerwujące są momenty. Stevens, główka, Boniek, Lato. Wypchaliśmy Holendrów za środkową linię boiska. Próbowaliśmy teraz zrobić tę pułapkę offside'ową. Uciekł z głową Płaszewski, dla nas out. Trzymają cały czas Holendrzy nas na naszej połowie. Ciężko przejść z piłką. Jakieś długie takie na 40 metrów podanie by się przydało w przód. No. Nie, Kroll. Kroll środka, chciałoby się rzec. Tak, środka pola. Bezkonkurencyjny tu w tej części boiska. Lipka. Obok Boniek. Lipka wraca. Już jest po lewej stronie przy idącym Willi van der Kerkhoffie. Grają Holendrzy. Medgot. Płaszewski. Mazur. Ucieka na lewą stronę. Holender wybija piłkę poza boisko. A więc ta druga linia w tej chwili wzmocniona została Włodzimierzem Mazurem, który no, nie żałuje sił, pomaga najmłodszej drugiej linii świata. Tak, nic nie przesadzę, bo powiem Państwu, że Lipka, Boniek i Nawałka, więc zawodnicy od 20 lat do 23, no w sumie rzeczywiście, jeśli chodzi o lata, są szalenie młodzi. Idzie akcja zespołu polskiego. Lato, wspaniale tutaj zagrodził drogę. Boniek, wejście w pole karne i rzut wolny dla zespołu polskiego. Ruth Kroll tam protestuje, prowadzi jakąś konwersację z sędzią. Widać, jednak sędzia nie przeraził się specjalnie tych słów, pokazał za co, jeszcze podyktował rzut wolny i na 4 minuty przed zakończeniem spotkania Polska w okolicach pola karnego Holendrów rozpocznie grę od rzutu wolnego. Jest Ogaza, jest przychylony Boniek, widać bardzo zmęczony. Ogaza, Mazur tuż nad poprzeczką. Pięknie wykonany ten stały fragment gry. Pół metra niżej. Oto Włodzimierz Mazur. Wyśmienita gra piłkarza sosnowieckiego w drugiej części meczu. A też niedawno przecież miał ciężką kontuzję. Oto jeszcze raz sytuacja. Przeskok, podanie i obok muru nad poprzeczką. Holendrzy w ataku. Środek boiska. Peters. Wraca Lato. Potykają się nasi, ale walczą. Padając jeszcze tam próbują przeszkadzać Holendrom. Przedostali się Holendrzy. Już są blisko pola karnego. Wypychamy, wypychamy. Nie dajemy zagrać tę piłki w kierunku naszego pola karnego. Spalony. Udało się. Udało się, chociaż tutaj minimalnie Marek Dziuba się spóźnił, ale udało się. Jednak parę centymetrów. Rozpoczniemy więc rzutem wolnym. Cały stadion na nogach. Powiewają biało-czerwone flagi. 2-0 dla Polski z wicemistrzami świata. I proszę Państwa, 3 minuty do zakończenia spotkania. No, gdyby mogli kibice, dodaliby sił. Kukli przy tym wybiciu. Lato. Piłka poza boiskiem. Może się uda, proszę Państwa. Chociaż do końca walczą Holendrzy i w każdym ataku, w każdej akcji zespołu holenderskiego widzę duże niebezpieczeństwo. Prawy obrońca Stevens. Nawałka przy nim. Jeszcze Boniek idzie. Jeszcze Nawałka padając. Mazur tam przeszkadza. Piłka poza boiskiem.
rzucają Holendrzy, niepilnowany Peters, podchodzi teraz Szymanowski do niego, jest także Nawałka. Proszę zwrócić uwagę, ile tych metrów przebywają zawodnicy. Są wyczerpani, sędzia się też potknął, też no odbył tu parę kilometrów po tym boisku. Jensen. Willy van der Kerkhoff. Lipka. Dziuba. Blisko pole karne. Brandt. Lipka. Piłka poza boiskiem. 2 minuty do zakończenia, proszę Państwa, spotkania. Na moim zegarku niecałe 2 minuty. 100 lat tam odzywa się, ale nieśmiałe 100 lat. Tak pomału ludzie zaczynają się rozśpiewywać, no bo widząc klasę przeciwnika są do końca niepewni wyniku. Lato, Peters, wraca Mazur, przeszkodził Mazur, Lato, Kroll, jeszcze Lato, prawa strona, znów szybka wymiana piłek, Kroll, rzut wolny, popychany przez Nawałkę Kroll. Cała nasza drużyna pod polem karnym. Żmuda, tak jest. Jeszcze Kroll. Jeszcze Dziuba. Cofnęliśmy się pod nasze pole karne. Szykujemy pułapkę offside'ową i koniec! Koniec, proszę Państwa, a więc marzenie stało się rzeczywistością. Marzenie stało się rzeczywistością. Polska drużyna po swym słabym występie na stadionie w Lipsku. Drużyna, której nie dawano szans z wicemistrzami świata, jednak po ogromnej koncentracji, grając z szaloną ambicją i wolą walki.